każde jego zjawienie się w jakimkolwiek zakątku świata wywołuje niemałe poruszenie, to absolutnie największy celebryta wśród szachistów i największy szachista wśród celebrytów. Magnus Carlsen jest gościem Polsatu, prywatnie wielki fan futbolu i chociażby Realu Madryt, więc troszeczkę zacznijmy naszą rozmowę niekoniecznie od szachów, a od innego sportu. Magnus, before I start asking question about chess, there is a one question that has to be asked about football. Zanim porozmawiamy sobie o szachach, muszę zapytać Cię o futbol. Jesteś wielkim kibicem Realu Madryt. Dlaczego akurat tej drużyny? Tak się składa, że kiedy zacząłem interesować się futbolem, to Real Madryt był zdecydowanie najlepszy. Mieli najlepszych piłkarzy, grali najpiękniejszy futbol. Był to dla mnie zatem łatwy wybór. Ile razy miałeś okazję odwiedzić Santiago Bernabeu? Z tego co kojarzę, to byłem około 10 razy. Ostatni raz miało to miejsce podczas ćwierćfinału Ligi Mistrzów, rok temu, przeciwko Chelsea. During the quarterfinal of the Champions League last year against Chelsea, which was quite an exciting. Mecz był bardzo ekscytujący. Myślę, że niedługo znowu tam wrócę. In the near future, for sure. W tym roku Real nie dał rady awansować do finału. Masz wytłumaczenie, co poszło nie tak? Po prostu zagrali z najlepszym obecnie zespołem na świecie, jakim jest Manchester City. Ciężko ich pokonać. It's hard to beat them. And should Ancelotti powinien zostać w Realu? There will be a change. I think Ancelotti osiągnął tak dużo w Realu, że jeśli będzie chciał zostać, to powinien zostać. A jak postanowi odejść i na przykład prowadzić reprezentację Brazylii, to zrozumiem go. Gdybym powiedział, że Magnus Carlsen jest Erlingiem Haalandem szachów, zgodziłbyś się, a może powiedziałbyś, absolutnie nie, jestem bardziej doświadczony i utytułowany. Well, I am better at chess than he is at football. Jestem lepszy w szachach niż on w futbolu. Myślę jednak, że jest w stanie być na szczycie. To fascynujące móc patrzeć, co wyprawia. Let's talk about popularity in chess. Rozmawiajmy o popularności szachów. Z roku na rok widać, że ona rośnie. Szachy pojawiają się na przykład w filmach czy serialach. Widziałeś Gambit Królowej? About chess. Have you seen Queen's Gambit, for example? Tak, oglądałem w trakcie pandemii. Sceny z partiami szachów były zrobione bardzo dobrze, zresztą jak cały serial. Fajnie było coś takiego zobaczyć. To prawda, że ta popularność szachów, a także moja, wzrasta. Widzę to podróżując po całym świecie. To miłe dla mnie, ale i dla przyszłości szachów. Myself as a person are becoming more recognized, so That's nice to see, and it's good for the future of chess for sure. I wonder if you have some propositions to be a consultant. Zastanawiam się, czy miałeś już propozycję bycia konsultantem przy tego typu filmach lub serialach. Not yet, or maybe you do. Nikt mnie jeszcze o to nie poprosił, ale może kiedyś. Ale nie powiedziałbyś nie takiej propozycji. I think it depends. To zależy, jaki byłby to projekt. Na pewno wolałbym pojawić się w takiej roli, aniżeli miałbym występować przed kamerą. Sort of in that role that rather than to be in front of the camera. And as far as I remember, Garry Kasparov. Z tego co wiem, to sam Garry Kasparow był konsultantem przy Gambicie Królowej, więc realizm serialu nie może zaskakiwać. Też miałeś okazję z nim współpracować kilka lat temu. Dla młodego gracza to pewnie wielkie wyróżnienie. Influence on this project. You cooperated with him some years ago, so I suppose it's something huge for young player to cooperate with such a personality. For sure. Współpraca z Garrym zarówno w 2009 roku, jak i przed Mistrzostwami Świata w 2014 była dla mnie bardzo pożyteczna. Koniec końców zauważyłem w jej trakcie, że nasze osobowości są zupełnie odmienne, co stanowiło utrudnienie, jeśli chodzi o współpracę na dłuższą metę. Nie ulega jednak wątpliwości, że nauczyłem się od niego bardzo wiele. Would you say in which A zdradzisz, w jakich aspektach najbardziej ci pomógł? Garry z pewnością pomógł mi wtedy przy otwarciach partii oraz poprawił moją dynamiczność w ich rozgrywaniu. To na pewno dwa największe obszary, w których mi bardzo pomógł.
In one of the interviews you mentioned w jednym z wywiadów powiedziałeś, że szachy to bitwa pomysłów. Co miałeś dokładnie na myśli? About this concept? I would say that powiedziałbym, że dzisiejsze szachy nie są taką bitwą pomysłów, jak to było kiedyś. Teraz to bardziej taktyczne pojedynki, gdzie głównie dochodzi do wymiany ciosów. More of a tactical battle where you just exchange strikes basically. Obecnie nie ma już zbyt wiele miejsca na większą batalię idei. Larger ideas. And we are after the press conference. Mogliśmy zauważyć w trakcie konferencji prasowej, jesteś popularną osobą w Polsce. A jak to wygląda w Norwegii? Masz status celebryty? Home country or not? I would say that powiedziałbym, że ludzie w Norwegii generalnie mnie kojarzą. To akurat nie ulega wątpliwości. Ale na dobre i na złe. Dlaczego na złe? No, I mean sometimes. Czasami po prostu nie masz przestrzeni na życie prywatne, jeśli ludzie kojarzą twoją twarz, gdziekolwiek się nie pojawisz. Ogólnie jednak każdy jest dla mnie bardzo miły, więc nie mogę narzekać. People are generally very nice to me, so I cannot complain. But do you like this popularity? Because not many. A lubisz taką popularność? Mowa o udzielaniu wywiadów, pojawianiu się przed kamerą. Jesteś ambasadorem tego sportu i to na pewno pomaga w rozwoju dyscypliny. Sport as itself to become more popular. You are some kind of ambassador of chess. There's no questioning worldwide. But do you like it? I think generally. Being recognizable is to some extent. Ogólnie uważam, że bycie rozpoznawalnym do jakiegoś stopnia nie jest czymś dobrym. To skomplikowane pytanie, na które ciężko tak po prostu odpowiedzieć. Jest wiele niuansów, ale dla popularności szachów to oczywiście bardzo fajne. There are so many nuances to it, but for the game of chess, I think it's obviously very good. Czy Magnus Carlsen wciąż ma w sobie determinację, aby być lepszym i lepszym i szukać nowych sposobów na zwycięstwo? A może staje przed lustrem i mówi sobie, osiągnąłem wszystko, teraz czas na zabawę. Zawsze staram się dobrze bawić grając w szachy. Nie dążę jakoś specjalnie, aby być lepszym, a bardziej chcę cieszyć się grą i utrzymać formę. Jesteś zaangażowany w wiele projektów niedotyczących szachów. W 2013 roku Cosmopolitan wybrał cię najseksowniejszym mężczyzną świata. Odmówiłeś również reżyserowi J.J. Abramsowi roli w filmie Star Trek. Prawda? Jeśli chodzi o Star Trek, to zadzwoniono do mnie i poproszono o dołączenie do obsady. Pamiętam jednak, że było na to mało czasu, a dodatkowo miałem problem z dostaniem pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii. Dlatego nie udało się tego zrealizować. Ogólnie jednak byłem zadowolony z takiej propozycji. Dobrze czujesz się w show biznesie? Odnajdujesz się w tej branży, która często bywa niewdzięczna? No question. No, I find. Nie, absolutnie nie, wręcz przeciwnie. Czuję się bardzo niezręcznie w tych rejonach. O wiele lepiej czuję się grając w szachy, robiąc to, na czym się znam. Ale wyobraźmy sobie, że J.J. Abrams dzwoni ponownie i mówi, że potrzebuje cię do roli szachisty w nowym filmie. Jaka jest odpowiedź? Teraz prawdopodobnie odpowiedź byłaby nie. Myślę, że 8-9 lat temu miałem inne spojrzenie na to, ale obecnie raczej nie spodobałby mi się taki pomysł. At the end of our interview, ponieważ jesteśmy w Polsce, to chciałbym zapytać cię o nasz kraj. Która to twoja wizyta i czy miałeś okazję, mimo obowiązków turniejowych, nieco pozwiedzać okolice? Did you have any chance to visit our country? Because you know, we know that tournament is one thing, but do you have time to visit the city or some other places in Poland?
Grałem tutaj w Mistrzostwach Europy w 2005 roku. To chyba było jakąś godzinę drogi od Warszawy. Miasto znajdowało się blisko jeziora. Niestety nie pamiętam jego nazwy. To było całkiem fajne miejsce. Oczywiście byłem też w Warszawie w 2021 roku. Nie mam jednak dobrych wspomnień. Była zima, do tego czas pandemii. Nie było zatem łatwo, aby móc coś pozwiedzać. There was a pandemic. It was not so easy to walk around. So now this is really the first time. Dopiero teraz nadarza się taka możliwość, aby w okresie letnim coś zobaczyć w mieście. Czuję się tu dobrze i liczę, że uda się odkryć nieco Warszawę. So far it's nice and I'll be interested to explore it more. Last thing about Jan Krzysztof. Na koniec zapytam o Jana Krzysztofa Dudę. Co o nim sądzisz i czy jest w stanie zajść tak daleko w swojej karierze jak ty? Według mnie Jan jest w stanie osiągnąć naprawdę sporo w swojej karierze. Już zdobył wiele, chociażby wygrał Puchar Świata, czego mnie nigdy nie udało się osiągnąć. A to, ile osiągnie, czas pokaże. Myślę, że w formacie szachów szybkich i błyskawicznych należy do czołowej piątki na świecie. Wciąż jest młody, więc nadal ma sporo czasu, aby dojrzeć i być jeszcze lepszym. Thank you for your time and enjoy your stay in Poland, Magnus. Gościem Polsatu był Magnus Carlsen. Dziękujemy.